Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi podkarpaccy radni debatowali nad projektem przyszłorocznego budżetu województwa. Rozstrzygnięto 5. edycję loterii Mieszkam w Rzeszowie. Aktorzy Teatru Dramatycznego w Warszawie spotkali się z uczniami Krośnieńskiego Kopernika. W przyszłym roku rozpocznie się remont budynku po byłej strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza w Lutowiskach. Podkarpaccy radni debatowali nad projektem budżetu na 2020 rok. Ma on wynieść 1 157 000 000 złotych, z czego 652 miliony zaplanowano na inwestycje. Najwięcej pochłoną zadania kolejowe i drogowe. Deficyt budżetowy ma sięgnąć 178 milionów złotych. Budżet zawiera ponad 50% wydatków majątkowych, inwestycyjnych, jest więc budżetem proinwestycyjnym, ale jest też budżetem, w którym mamy wydatki na przygotowanie dokumentacji, projektów, które będą już realizowane z przyszłej perspektywy finansowej. No przede wszystkim przygotowujemy się do dokończenia inwestycji związanych z Podkarpacką Koleją Aglomeracyjną. Uruchomiliśmy kilka działań związanych z obwodnicami, projektujemy mosty w Jarosławiu i w Stalowej Woli. Będą one współfinansowane też z programu budowy mostów, rządowego programu budowy mostów, a więc też szukamy takiego montażu finansowego z budżetem państwa. Zdaniem radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt przyszłorocznego budżetu województwa nie jest zrównoważony. Przede wszystkim chodzi nam o bezpieczeństwo obywateli, o niedofinansowanie szpitali, szczególnie szpitali tych na południu Polski, Krosno, Jasło, Brzozów, Onkologia, Ustrzyki, Lesko. To są te szpitale, które, Sanok, który boryka się z bardzo wielkimi kłopotami, ale również szpitale generalnie w całym województwie powiatowe, które powinny mieć również dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego, a tego w tym budżecie nie ma. Radni podnosili kwestię bezpieczeństwa drogowego. To, że Grabownica, Przeworsk i dalej do Lublina nie będzie droga remontowana w takim zakresie, jakbyśmy chcieli. Jest wiele inwestycji tegorocznych, które nie są wykorzystane i w przyszłym roku nie widzimy ich w budżecie na ten moment. Pewnie one będą tam zakamuflowane w różnych paragrafach, ale ich nie ma. Czyli generalnie wiele pieniędzy, które są w budżecie, nie są wykorzystywane w szybki sposób. Fajnie by było, żeby po prostu wykorzystywać. Ktoś jak ma pieniądze w domu, to po prostu wykorzystuje i nie dość, że bardzo oszczędnie, to szybko, sprawnie i przede wszystkim perfekcyjnie do złotówki. Tutaj nie do końca tak jest z tym budżetem, bo deficyt budżetowy jest w tej chwili dużo większy niż w tamtym roku. Głosowanie nad przyjęciem budżetu na 2020 rok zaplanowano na grudniową sesję. Podczas poniedziałkowej sesji sejmiku radni wybrali także nowego członka zarządu województwa oraz nowego wiceprzewodniczącego sejmiku. Do zarządu województwa dołączyła Anna Huk. Zastąpiła ona Marię Kurowską, która w październiku została posłanką. Natomiast nowym wiceprzewodniczącym sejmiku został Wojciech Zając. Prezydium sejmiku, odpowiedzialna funkcja wiceprzewodniczącego. Myślę, że tutaj wspólnie z kolegami będziemy pilnować tego, żeby sejmik dobrze procedował, żeby podejmowane uchwały miały tą jednak wartość zasadniczą, merytoryczną, dobrą. Myślę, że duże wyzwanie. Wojciech Zając funkcję wiceprzewodniczącego objął po Teresie Pamule, która także jesienią dostała się do Sejmu. Wspólnym odśpiewaniem hymnu rozpoczęto uroczystą sesję sejmiku z okazji 20-lecia samorządu województwa podkarpackiego. Obrady przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz rozpoczął uderzając wykonaną specjalnie na tą okazję laską marszałkowską o podłogę. Laska ma 205 cm, znajduje się na niej godło i herb Podkarpacia. Wewnątrz mieści się przezroczysta tuleja nawiązująca do lampy Ignacego Łukasiewicza. Podczas uroczystej sesji odsłonięto i poświęcono herb województwa oraz wręczono odznaki honorowe zasłużone dla województwa podkarpackiego. Otrzymali je pierwszy przewodniczący sejmiku Zdzisław Banat oraz pierwszy marszałek Bogdan Żońca. Było bardzo miłe, że ktoś pamiętał jeszcze, że byłem pierwszym marszałkiem województwa 20 lat temu. Razem z grupą radnych, 50 radnych i z czterema pozostałymi kolegami z zarządu tworzyliśmy jakby spójność województwa podkarpackiego, które powstało z innych województw, z byłego województwa krośnieńskiego, przemyskiego, tarnobrzeskiego, rzeszowskiego, no i z części województwa tarnowskiego, bo Dębica przyszła do Podkarpacia, została włączona do Podkarpacia. To bardzo miłe, człowiek jest, czy jest mały, czy większy, zawsze się cieszy, jak coś otrzymuje, jak coś dostaje, więc ja też się cieszę.
Jubileuszową sesję zakończono zaprzysiężeniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. To nowa inicjatywa angażująca młodych ludzi w sprawy regionu. Tworzy go 33 przedstawicieli. Jestem z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Działam tam w samorządzie studenckim. Od tego roku akademickiego jestem przewodniczącą tego samorządu. I w sumie przez to, że nabrałam tam doświadczenia w działaniu społecznym, chciałam jeszcze na wyższy level jakby wejść i dołączyć tutaj do Sejmiku Młodzieżowego Województwa Podkarpackiego. Będziemy ciężko pracować na pewno. Jesteśmy gronem młodych osób, mamy swoje cele, swoje zadania. Myślę, że każdy z przedstawicieli idzie do Sejmiku z jakimiś planami, z tym, co chce zrobić. Wie od swoich kolegów, znajomych, jakie są problemy naszej społeczności, naszych grup lokalnych. Nasza praca będzie polegać na kompromisie, na rozwiązywaniu problemów, na tym, aby głos młodych ludzi był słyszalny. Sejmik Młodzieżowy będzie obradował podobnie jak Sejmik Wojewódzki podczas regularnych sesji. Z uczniami krośnieńskiego Kopernika spotkali się aktorzy Teatru Dramatycznego w Warszawie. Przez ponad godzinę Adam Ferency i Henryk Niebudek odpowiadali na pytania licealistów. Mówili m.in. o swoich drogach do aktorstwa, doświadczeniach zawodowych, ale też i tych życiowych. Teatr się rodzi z marzenia. W moim wypadku trochę to było związane ze strachem, ponieważ ja się bałem takiego normalnego życia. Dosyć wcześnie odczuwałem strach. Ja do liceum każdego przyjadę chętnie, nawet na koniec świata, ponieważ tak naprawdę to ja wampiruję na tych młodych ludziach. Jak muszę formułować rzeczy, to też lepiej je układam w głowie, a poza tym cieszy mnie ich młodość, którą mogę, tak bym powiedział, emocjonalnie do nich się podłączyć i wyssać tę młodość z nich i wtedy czuję się sam znacznie lepiej. Kontakt z młodymi ludźmi daje jakiś nowy punkt widzenia, a w każdym razie odświeża mój punkt widzenia, dlatego jest warte. Takie spotkania z młodzieżą są tym samym. No, każą mi właściwie pamięcią zawracać do swojej przeszłości, do swoich, prawda, czasów, kiedy zmagałem się z tymi samymi problemami, z tymi samymi sprawami, kiedy zadawałem sobie te same pytania. Mi się kiedyś wydawało, że ja powinienem zagrać wujaszka Wanie, wujaszku Wanie Czechowa. Ale właściwie jakby mnie ktoś pytał, dlaczego myślisz o wujaszku Wanie, to nie bardzo sam wiedziałem, dlaczego tak jest. Dało mi to ogromną inspirację i pokazało, że nie wolno się poddawać, nawet jeśli ogół grupy z ciebie się śmieje lub uważa, że twój plan na przyszłość nie jest dobry lub po prostu wyłamujesz się z tej bariery i wyłamujesz się z tego, że tak i tak masz robić i taką osobą masz być. Z tego spotkania wyniosłem to, że czasami warto podnieść głos, żeby być usłyszanym. Na pewno także to, że można nawet z początku być miernym lub przeciętnym w czymś, a potem zostać postacią wybitną, jak tutaj aktorzy, którzy do nas przybyli. Zdecydowanie mogę stwierdzić, że zainspirowało mnie to, aby starać się dążyć do swoich celów, spełniać swoje marzenia. Taka lekcja wymarzona, bym powiedział. Myślałem od dawna o tym, i to jest taka stała myśl, która mi towarzyszy, żeby do szkoły sprowadzać ludzi osobowości. To niekoniecznie z jakichś pierwszych stron gazet, ale ludzi, którzy mają uznany dorobek. Gdyby chodziło o artystów, to szczególnie bym ich sobie życzył z racji mojej profesji. Piąta edycja loterii Mieszkam w Rzeszowie rozstrzygnięta. Laureatką Nagrody Głównej została Justyna Leżoń. W tym roku w loterii udział wzięło ponad 900 osób. Wygrać można było m.in. telewizor, odkurzacz, robot planetarny oraz oczyszczacz powietrza. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, bo pierwszy raz udało mi się coś wygrać. Także bardzo się cieszę. W sumie to mnie namówił mąż do tego. Ja tak naprawdę tutaj mąż w internecie gdzieś właśnie wypatrzył, że jest taka loteria i mówił, spróbujemy. Więc zgłosiliśmy się i się udało. Powiodło się zdobyć generator pary, czyli wyjaśniając, jest to takie nowoczesne żelazko, którym można prasować w pionie. Już zorientowałem się bardzo szczegółowo, żeby też nagrodę móc przedstawić krótko żonie.
Całkowita wartość nagród wyniosła ponad 20 tysięcy złotych. W loterii mogły wziąć udział osoby, które od 1 stycznia do 20 października zameldowały się w Rzeszowie. Obecnie w stolicy województwa zameldowanych jest ponad 195 tysięcy osób. Od stycznia do października w Rzeszowie zameldowało się ponad 12 tysięcy osób. W przyszłym roku rozpocznie się remont budynku po byłej strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza w Lutowiskach. Inwestycja kosztować będzie ponad 5 milionów złotych. Na jej realizację gmina Lutowiska otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zachowamy bryłę, zachowamy podobieństwo do poprzedniego obiektu, aczkolwiek będzie trzeba go rozebrać praktycznie do fundamentów. Będzie się mieścił posterunek policji, będzie pogotowie, będzie rehabilitacja dla osób starszych i dla wszystkich, którzy tego wymagają. Będą także pomieszczenia socjalne i mieszkania dla spółdzielni. Remont budynku po dawnej strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza ma zakończyć się w 2021 roku. W Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie trwa 6. edycja festiwalu Nowego Teatru. Na deskach rzeszowskiej sceny wystąpią artyści z Warszawy, Krakowa oraz Białegostoku. W programie 27 wydarzeń, w tym spektakle, czytania performatywne, dyskusje oraz koncert. 6. edycja festiwalu odbywa się pod hasłem Ja i czy wspólnota. To temat, który chcielibyśmy podjąć wobec takich gorących dyskusji o tym, na ile nasza tożsamość wspólna jest naszą siłą, a na ile nas ogranicza. W tym festiwalu wezmą udział w głównym nurcie konkursowym teatry z Warszawy, z Łodzi, z Krakowa, ale będą też bardzo interesujące spektakle z mniejszych ośrodków teatralnych, na przykład z Białegostoku czy z Koszalina. W ramach nurtu głównego na dużej scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej zobaczyć będzie można m.in. Mistrza i Małgorzatę w reżyserii Cezarego Ibera oraz Wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną w reżyserii Pawła Świątka. W każdym z tych spektakli twórcy w jakiś sposób próbują się odnieść do wspólnoty właśnie, ale też do tego, to jak Jan powiedział, czym ona jest, jak to wygląda dzisiaj, ale też czy są jakieś sposoby, czy w ogóle ta wspólnota funkcjonuje, czy ona jest tylko z nazwy i teraz co się dzieje na tym styku, bo być może mamy dwie wspólnoty, które po prostu kompletnie jakby ze sobą nie funkcjonują, ale nie rozmawiają, nie kontaktują się. W związku z tym to przerzucanie mostu, czy szukanie jakiegoś rozwiązania stało się dla nas takim akcentem przewodnim tego programu. Obok głównego nurtu po raz pierwszy w historii festiwalu Nowego Teatru odbędzie się nurt off konteksty. Najciekawsze spektakle z tej niezależnej produkcji teatralnej, która bardzo rośnie w siłę w Polsce, zostaną zaprezentowane na scenie Teatru Maska właśnie w takim kontekstowym nurcie festiwalu. To będą spektakle o bardzo silnej, takim piętnie indywidualnych poszukiwań. Będzie też festiwal miał jeszcze jedną bardzo istotną część, są nią pokazy sceny nowej dramaturgii. Po raz pierwszy w Polsce powstał projekt, w którym spotkali się młodzi dramatopisarze z młodymi reżyserami. 9 takich par pracowało przez niemal rok nad dramatami. 2 z nich w postaci czytań przedstawimy w trakcie tego festiwalu. Festiwal Nowego Teatru potrwa do 5 grudnia.